Olga, spotykamy się na premierze filmu Dziewczyny z Dubaju. Jak bardzo ten film namiesza w polskim showbiznesie? Mają się czego obawiać celebryci i celebrytki? Myślę, że on nie namiesza. Myślę, że to jest film, który naprawdę ma pokazać szczerze problem, który panuje na całym świecie, nie tylko w Polsce, bo nie tylko Polki dostają takie propozycje, więc ja się cieszę z tego, że ten film powstał i że naprawdę wielu kobietom może wskazać słuszną drogę. Opowiedz o swojej bohaterce. Co to jest za postać? Kamila to jest dziewczyna, która z szarej myszki staje się absolutną kobietą emanującą seksapilem i wielką odwagą. Dziewczyną, która bardzo emocjonalnie zaangażowała się w projekt Dubaj, jeżeli mogę to tak nazwać. Obdarzyła bardzo silnym uczuciem człowieka, który po prostu nie był godny tego uczucia. Została bardzo zraniona i miłość została odrzucona, co niestety kończy się dla niej bardzo tragicznie. W jaki sposób przygotowywałaś się do tej roli? Polegałaś tylko na scenariuszu, czy miałaś jednak okazję spotkać się z prawdziwymi dziewczynami, które wyjeżdżały do Dubaju? Jak to wyglądało? Nie miałam żadnego takiego spotkania. Bazowałam głównie na scenariuszu i też na informacjach, które dostawałam od naszych scenarzystów. I to było dla mnie absolutnie najważniejsze, ale głównie bazowałam na własnych emocjach i na tym, jak najlepiej zrozumieć tę postać, jak ją pokochać, jak stać się na chwilę nią. Filmu jeszcze nie widziałem, ale podejrzewam, że jest tutaj trochę śmiałych scen, no, chociażby ze względu na tematykę. Jak sobie poradziłaś z tymi scenami? Bo tutaj już jak udzielałaś wywiadu, troszeczkę słyszałem, że powiedziałaś, że ciało jest twoim narzędziem pracy, więc jak podchodziłaś do tych scen? Bardzo mi zależało na tym, żeby praca na planie była jak najbardziej profesjonalna, szczególnie wtedy, kiedy no, często musiałyśmy być po prostu w samej bieliźnie lub też bez ubrania. Albo bardzo skąpo ubrane, bo to też się często zdarzało. Natomiast dostałam bardzo duże wsparcie od całej ekipy technicznej i też od aktorów, z którymi grałam. Naprawdę to był pełen profesjonalizm i bardzo duży komfort pracy. Właśnie, jak wspominasz czas realizacji filmu, bo patrząc na zdjęcia, jakie zamieszczałyście już po ogłoszeniu filmu w mediach społecznościowych, widać było, że to była chyba jedna wielka, niekończąca się impreza. Nie, to tylko właśnie tak wyglądało na zdjęciach, bo tak naprawdę każdy dzień zdjęciowy był dla nas bardzo trudny. Było mnóstwo emocjonalnych scen i też takich trudnych technicznie do zrealizowania, scen zbiorowych, gdzie naprawdę było mnóstwo aktorów, statystów. To były wielogodzinne, naprawdę wysiłkowe plany zdjęciowe. W związku z tym często zdążyliśmy sobie tylko zrobić zdjęcia, a potem pójść wszyscy spać, bo nie mieliśmy już kompletnie siły. Natomiast na pewno nawiązały się cudowne przyjaźnie między nami i jestem za to ogromnie wdzięczna. To już na sam koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po Dziewczynach z Dubaju? Naprawdę dużych emocji.